Dzień dobry, witamy Was w studiu telewizyjnym 70. Jest styczeń, pierwszy miesiąc nowego roku, dlatego zdecydowaliśmy się podjąć temat postanowień noworocznych. Zapytaliśmy najpierw panią dyrektor o jej postanowienia noworoczne. Pani dyrektor, czy ma pani jakieś własne postanowienia noworoczne na ten rok? Oczywiście w nowy rok weszłam z nowymi postanowieniami. Kiedy kończył się rok poprzedni, dokonałam podsumowania tego, co mi się udało, a co nie. I w tym roku mam nowe postanowienia. Myślę, że mogę je podzielić na dwie grupy. Są to postanowienia związane z moją pracą zawodową oraz postanowienia związane z moim życiem osobistym. Prywatnie życzę sobie, żebym miała więcej czasu dla mojej rodziny na wycieczki rowerowe i więcej czasu na długie spacery z moimi psami. A zawodowo chciałabym, żeby udało nam się napisać kolejny projekt europejski. Dzięki temu zyskamy nowe środki dla organizacji różnorodnych zajęć dla uczniów, służące zakupowi nowego sprzętu do szkoły. I wtedy myślę, że w naszej szkole uczniom, nauczycielom będzie się jeszcze przyjemniej przebywało niż do tej pory. Bardzo dziękuję za odpowiedź i życzę, żeby pani wszystko się spełniło. A ja dziękuję ślicznie za zaproszenie do studia. My ludzie lubimy wraz z początkiem roku wymyślać nowe cele, postanowienia, życzenia. Ciekawe dlaczego? Pewnie chcemy, żeby życie było lepsze, ciekawsze, żeby działo się w nim coś nowego. Nasze dziennikarki, pani Jula Król oraz Zuzanna Kneblewska, przeprowadziły sondaż postanowień noworocznych wśród uczniów z całej szkoły. I proszę, posłuchajcie, co usłyszały. Fabian z 5B chce mniej grać na komputerze i rozwijać swoje pasje. Oskar z 5B pragnie więcej ćwiczyć oraz mniej grać na komputerze. Kacper z 5B planuje przełamywać swoje lęki i lepiej grać w piłkę nożną. Anastazja z 5A więcej tańczyć. Oliwia z 5A więcej pływać. A Pola z 5A uprawiać więcej aktywności fizycznej. Oliwia z 8A więcej czytać i dostać się do wymarzonej szkoły. Zuza z 8A chce przeczytać 60 książek i zdać z chemii. Martyna z 8A planuje spędzać więcej czasu z rodziną i przyłożyć się bardziej do nauki. Dasza z 3A pragnie nauczyć się lepiej tańczyć i lepiej jeździć na desce. Jasia z 3A lepiej tańczyć i spędzać więcej czasu na powietrzu. Cypian z 1B chce spędzać więcej czasu z rodziną i lepiej rysować. Roman z 7C dostawać więcej piątek. Ewa z 4B ćwiczyć angielski i więcej się bawić na powietrzu. Malwina z 4B wcześniej chodzić spać i uprawiać sport. Zuzanna z klasy 4B pragnie ćwiczyć boks i spędzać więcej czasu z rodziną. Maciek z klasy 1A planuje zacząć pomagać babci, a także opiekować się kotem i zacząć czytać książki. Marcelina z 1A pomagać mamie i zajmować się psem. Kamil z 7A lepiej grać w piłkę nożną. Koledzy i koleżanki, myślę, że wasze postanowienia są bardzo ciekawe, ale zauważyłem, że nie zawsze dotyczą tego, co nowe. Mogę wiązać się z rozwijaniem już nabytych umiejętności, bo przecież Kamil z 7A bardzo dobrze gra w piłkę, ale widocznie chce jeszcze lepiej. Tych, którzy jeszcze nie znaleźli swoich postanowień, bardzo do tego zachęcamy. Pamiętajcie, źle sformułowane postanowienie brzmi tak: będę pomagać w domu. Prawidłowo sformułowane postanowienie brzmi tak: codziennie nakarmię moje koty w domu. Albo codziennie lub wtedy, gdy trzeba, wyrzucam śmieci. A w ogóle jakich dziedzin życia mogą te postanowienia dotyczyć? Mogą one dotyczyć pomagania innym, domowych obowiązków, jakiejś nowej pasji, relacji z kolegami, przyjaciółmi. Pamiętajcie, tych postanowień nie może być zbyt dużo. Najlepiej 2 lub 3. Tak, bo wtedy człowiek się zniechęci, gdy jest za dużo do zrobienia. Jest źle. No dobrze, zastanówmy się teraz, czy mogą być postanowienia noworoczne dotyczące całej rodziny? Tak, można założyć, że raz w tygodniu pójdziemy na długi rodzinny spacer.
wyznaczony dzień tygodnia. Zawsze gramy w gry planszowe, a na przykład w niedzielę wspólnie gotujemy. Życzymy Wam w nowym roku spełnienia Waszych postanowień. I jeszcze jedno. Postanówmy razem, że będziemy uprzejmi, grzeczni dla innych ludzi. Wtedy nasze życie na pewno będzie piękniejsze. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.